Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w miejscowości Łuski, w miejscu, w którym teraz stoi rozbudowany obiekt, zakład opiekuńczo-leczniczy. Wcześniej znajdowała się szkoła podstawowa. No oczywiście z powodu niżu demograficznego szkołę kilka lat temu zamknięto. Budynek stał niewykorzystany, a wiem, jak bardzo mieszkańcy miejscowości Łuski byli związani z tym obiektem, bo budynek został wybudowany czynem, czyli mieszkańcy sami ten budynek budowali. I po prostu aż serce bolało, jak patrzyliśmy na ten obiekt, który niszczał, bo przez kilka lat nie działo się tutaj nic. Pojawił się taki pomysł, aby przygotować wniosek, złożyć taki wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i starać się pozyskać pieniądze unijne na właśnie rozbudowę tego obiektu. Dzisiaj ten ZOL wygląda zupełnie inaczej niż wyglądał budynek byłej szkoły. Przygotowaliśmy taki projekt, udało się uzyskać dofinansowanie. Wartość całego zadania to jest blisko 12 milionów złotych. Same roboty budowlane z wykończeniem i z adaptacją pod potrzeby ZOL-u to była kwota ponad 7 milionów złotych. Pozostałe środki to są środki na wyposażenie tego obiektu, jak również doposażenie oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim, bo ten zakład opiekuńczo-leczniczy w Łuskach, on będzie funkcjonował w ramach struktur Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim. Obiekt przygotowany jest na potrzeby 90 pacjentów, czyli jest to, no bym powiedział, bardzo duży obiekt jak na warunki tutaj naszego powiatu, ale wiem, jak ogromne jest zainteresowanie, bo wcześniej, 2 lata temu, uruchomiliśmy taki 15-łóżkowy ZOL w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Wiejskiej po to, aby uzyskać kontrakt w Narodowym Funduszu Zdrowia. W sytuacji, kiedy przeniesiemy pacjentów już z Międzyrzeca tutaj, wystąpimy do Narodowego Funduszu o rozszerzenie kontraktu. Z tym oczywiście nie będzie problemu, bo wiemy, jaka jest nisza w tej kwestii tych zakładów opiekuńczo-leczniczych. Ludzie czekają po kilka, nawet kilkanaście miesięcy w kolejce. Także myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Ta dodatkowa działalność, czyli ten zakład opiekuńczo-leczniczy, będą to dodatkowe możliwości finansowe dla naszego szpitala. Ale przede wszystkim będzie to służyć naszym mieszkańcom, osobom starszym, które potrzebują pomocy, gdzie bardzo często rodzina nie jest w stanie zajmować się w domu, w warunkach domowych osobą chorą. Wymaga to specjalistycznej opieki. No ale oprócz tego powstaną dodatkowe miejsca pracy, bo zatrudnienie tutaj znajdzie blisko 50 osób, co jest, uważam, dla gminy Drelów, jak również dla naszego powiatu, bardzo, bardzo istotne. Planowaliśmy otwarcie już tego obiektu na 19 czerwca, także myślę, że już 19 czerwca zostaną tu przeniesieni pierwsi pacjenci i sukcesywnie będziemy już przyjmować kolejnych, tak aby cały obiekt, że tak powiem, był już zajęty i służył mieszkańcom. Oczywiście planowaliśmy przy tym takie uroczyste otwarcie. Nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja z koronawirusem, czy będą takie możliwości. Jeżeli nie uda się zrobić uroczystego otwarcia w czerwcu, zrobimy to w innym terminie, ale na pewno już pierwsi pacjenci trafią tutaj w miesiącu czerwcu. Nie tak dawno dyrekcja szpitala rozstrzygnęła przetarg już na wyposażenie, czyli w chwili obecnej firma, która wygrała przetarg, będzie już wyposażać poprzez łóżka, meble i tak dalej, tak aby już obiekt był przygotowany pod potrzeby pacjentów.